jesteśmy na stoisku firmy Agrotur na targach Opolagra. Jest to firma, która oferuje ładowacze czołowe do między innymi do ciągników Ursus C330 i C360 oraz wspomagania do tych ciągników. Wspomagania do tych wymienionych modeli to nie jest jakieś nowum, natomiast na pewno można to zrobić na kilka sposobów. Czym powinno się charakteryzować takie profesjonalne wspomaganie? Tutaj, jeśli chodzi o wspomaganie, głównie jest kwestia zużywalności części. Bardzo często się zdarza, że jest problem przy innych mocowaniach, na przykład na pompie może cały wał pęknąć. U nas jest wykorzystany zębatka, która sprawia, że ewentualne zużycie właśnie na niej wychodzi, czy jakieś inne uszkodzenia przy większej pracy, więc koszta o wiele są mniejsze podczas naprawy takiego sprzętu. Też kwestia samego mocowania siłownika. Tutaj jest użyte są drążki, drążek dwustronny i podstawa. Dalej idąc, niewątpliwie plusem jest fakt, że olej jest na oddzielnym zbiorniku, nie jest podpinany pod rozrząd, tylko jest oddzielnie, dzięki czemu przy pompie nie powinny wyjść żadne problemy z jej pracą. My jako producent sprzedajemy konkretniej całe mocowanie pod to wspomaganie, to znaczy mamy zestaw już gotowy z tymi spodami, które wystarczy wkręcić. Nie ma żadnego przerabiania, nie ma żadnego spawania, nie ma żadnego wiercenia. Elementy są gotowe pod już zrobione otwory. Więc też montaż jest o wiele łatwiejszy, sprawniejszy i też nie wychodzą żadne niepokojące przypadki, bo zdarza się przy innych. Czyli rozumiem, że taki zestaw po prostu kupujemy, dostajemy go z instrukcją i możemy montować samodzielnie. Tak, jak najbardziej. Wszystko jest już gotowe. Orbitrol, mocowanie pod nie, zbiorniczek, wszystkie węże, zakucia. No siłownik, mocowanie siłownika, a także no sama pompa wraz z wałkiem, który dajemy, bo podpinany jest pod wał rozrządu. Mamy gotowy wałek pod wersję normalną oraz tą z rozrzutnikiem, bo również zdarzają się takie modele, które wystarczy podpiąć pod pompę, nastawić sam wał i nie ma problemu. Jakie to są koszty? Jakie są w przypadku Ursusa C330, jakie w przypadku C360? Przy C330 oraz C360 cena wychodzi 3200. Mniej więcej samo wspomaganie jest podobne, aczkolwiek są różne niuanse odnośnie samych drążków czy tego, jak jest ułożone mocowanie pod orbitrol. Natomiast wygląda to bardzo podobnie. No, zestaw jest już gotowy, więc kwestią węży, ich długości oraz tego mocowania my się zajmujemy. Trzeba również przeprowadzić wywiad odnośnie tego, jaka jest użyta oś oraz jaki jest wał rozrządu, no bo to trzeba dostosować. Ale no, nie ma żadnych problemów przy montowaniu, nie? Czy to są jedyne modele, czy do jeszcze jakiś oferuje? Występuje również model do 40. No, on jest lekko trudniejszy w montowaniu, natomiast podzespoły, sam sprzęt do 40 jestem sam, więc no, tu nie powinny wyjść żadne problemy w związku z tym. Firma Agrotur, no jak sama nazwa wskazuje, również oferuje ładowacze czołowe do tych ciągników i są to ładowacze trzysekcyjne.
Tak, mamy, jeśli chodzi o same ładowacze, dosyć dużą ofertę. Mamy w sprzedaży nie tylko do Ususów C330, C360, ale także do T25, zwanego jako Rusek, do MF-a, do Zetora 5211 oraz 7211. I do tych wszystkich traktorów mamy różne wersje samych turów. To znaczy mamy wersję pod jedną sekcję, tak zwaną na linkę, wtedy wychył, siłowniki są jednostronnego działania. Mamy wersję dwusekcyjną, trzysekcyjną oraz trzysekcyjną na euroramce. Euroramka różni się kwestią samego udźwigu, wielkości tego udźwigu, ale no także budowy. Plusem niewątpliwie jest sam udźwig, natomiast wychył jest lekko mniejszy ku górze. No, wynika to z samego faktu budowy tej euroramki. Jeśli chodzi o trzy sekcje, to mamy też wersję pod joystick. Cenowo różni się to aż 900 zł, natomiast no, cała elektronika już również jest gotowa do podpięcia i tutaj nie ma żadnych problemów z tym joystickiem. Obsługa też jest kompletnie inna. Co do samych obsługi, też mamy wersję dla rozdzielacza w kabinie, a także wersję z rozdzielaczem poza kabiną i sznurki podchodzą, idą do kabiny wraz z dźwigniami. Więc tu jest dosyć duży wybór, jeśli chodzi o ładowacz. Jeżeli byśmy się zdecydowali na taki ładowacz właśnie trzysekcyjny z euroramką, z joystickiem do C330, jaki byłby to koszt? Samego ładowacza bez sprzętu z przodu do C330 będzie to koszt 700, bez joysticka 6800. Joystick tutaj robi głównie różnicę. No i również dochodzi osprzęt, trzeba o tym pamiętać. Jeśli chodzi o samo mocowanie, to są różne wersje, ale sprzedajemy w tej samej cenie, bo na przykład pod kabinę też musi często iść inne mocowanie, no ale mówię, my się tym zajmujemy, wpierw przeprowadzamy wywiad, co tam jest, jak to jest zamontowane. Przy 60-kach na przykład, no w spodzie do Perkinsa też mamy uszykowane. Czyli i gotowe. Ma możliwości pomyłki praktycznie. Tak, tak, no mówię, wywiad przeprowadzamy i jeśli chodzi o te traktory, to zwykle wszystko pasuje. Też mamy technologicznie tak to doprowadzone, że nie powinny wyjść niefajne sytuacje. W razie co są 2 lata gwarancji oferujemy, więc tu nie ma problemu. Dziękuję. Również dziękuję.